Jesteśmy w miejscowości Skalite na terenie Słowacji. Tutaj pomnik jeszcze poradziecki. Sierp i młot, symbole komunizmu, symbole Związku Radzieckiego. Pieczna Jasława. Wieczna Jasława, czyli wieczna chwała. Symbol sowieckiej dominacji. Wieczna Jasława. Naszej rodziny. Po polsku znaczy to wieczna chwała obrońcom naszej ojczyzny. Stacja Skalite. To są tory kolejowe z Żywca do Żyliny. Można też dojechać do Bielska-Białej. Proszę Państwa, jesteśmy w miejscowości Czerne na Słowacji. Ta droga wiedzie właśnie do Trójstyku. Tutaj jest mapa. Tutaj pisze mapa śląsko-węgierskiej granicy około roku 1750 roku w okolicach Cieszyna. Mianowicie tutaj pisze Konfinia Hungaria, czyli Górne Węgry. Dlatego, że Słowacja kiedyś należała do Węgier. W tym miejscu jest Sfrtnovec. Granica słowacko-czeska. Tutaj już mamy Jabłonków, czyli już Zaolzie w Czechach. No i jest też sama Olza. Tak to wszystko wygląda z lotu ptaka. I my właśnie tam pojedziemy na trójstyk Polski i Czech i Słowacji. To jest ta jakby kontynuacja poprzedniej wyprawy na Słowację z zeszłego roku 2011, kiedy właśnie jechaliśmy tam w prawo i dopadła nas burza. Czerne. Taka oto ścieżka wiedzie do tego oto miejsca. Trojmedzie, czyli Trójstyk Słowacji, Czech i Polski. My jesteśmy na terenie Słowacji, a to już jest miejscowość Hrczawa w Czechach. Trójstyk polsko-czesko-słowacki. Jesteśmy na stronie słowackiej. To już jest Polska.
trójstyk polsko-czesko-słowacki. W środku potoku. Słowacja. Teraz mamy odwrotny widok z Herczawy na Czerne, na Słowacji, gdzie byliśmy. Zaś tutaj jest widok na Trójstyk. Trójstyk. Ta ścieżka jest już w Polsce, z tymi drabinkami, to miejsce jest w Czechach, a las jest na Słowacji. Zaś tu jest już Jaworzynka i tam pojedziemy aż na Zwardoń. Widok jest Herczawy. Granica w Jaworzynce. Jaworzynka, a tam dalej Słowacja. Jesteśmy w Jaworzynce na drodze do Istebnej. Tutaj widać przełęcz Kubalonka. Wczora tam za Olzie i Beskidy Morawsko-Śląskie. Istebna, chata Krawuloka.
Dojeżdżamy do Kuniakowa. Są my pod Łochodzitą. Z takich oto skałów jest budowano. A jademy z Kuniakowa do Lalik. A potem już do Zwardonia. Łochodzita. Na trasie z Kuniakowa do Lalik. Przełęcz z Wardońsko. I tam pojademy. I tam stoi auto. Jeszcze raz Łochodzito. Ja tam był kiedyś, w 94 roku bodajże. Są my w Kamesznicy. To jest dla niedowiarków. Kamesznica. Jademy już do Zwardonia. Z Lalik. To jest ekspresówka za tymi ścianami. A my jademy starą drogą. To jest potok Czerna w Zwardoniu, to jest do rzeczy Morza Czarnego już. No jeszcze chwila i będziemy już przy aucie. Tunel w Lalikach. To są terminale graniczne w Zwardoniu, zupełnie niepotrzebnie wybudowane. Wyłożyli na to ciężkie pieniądze, żeby funkcjonariusze graniczni mieli gdzie kontrolować. Okazało się, że w 2007 roku Polska i Słowacja weszły do układu Schengen i kontroli w ogóle nie ma. Część tych hal sprzedali, a część stoi pusta. Tym sposobem jesteśmy już w Zwardoniu mycie. Kończymy wyprawę. Było fajnie, było super. Było fantastycznie.